Mili Państwo, dziś dzień wiatru i to nie bardzo wiadomo, czy wpisany został w kalendarz ku przestrodze, bo tornada, bo tajfuny, bo cyklony i samumy, czy też z powodu korzyści, bo energia wiatrowa, która w tym sezonie zrobiła się zresztą nagle ogromnie aktualna, trudno się zdecydować, więc może lepiej, żeby to święto już... Przeminęło z wiatrem. Dziś także Ogólnopolski Dzień Dogoterapii, czyli leczenia z rozmaitych chorób i przypadłości poprzez towarzystwo psa. Dogoterapia wykorzystywana jest m.in. w terapii osób z autyzmem, z zespołem Downa, z niepełnosprawnością intelektualną oraz jako pomoc osobom starszym. Ale Skoro różne rodzaje lekarstw pomagają w leczeniu różnych chorób, to podobnie przecież może być i z psami no więc, z czego może wyleczyć pudel, a z czego owczarek niemiecki, a z czego może wyleczyć jamnik, a z czego Rottweiler cóż, w kwestii tej ostatniej rasy będą to zapewne szczególnie ciężkie przypadki. Historia podsuwa nam dzisiaj datę z dziejów literatury i to z dziejów dość odległych, bowiem 15 czerwca 1300 roku poeta włoski Dante Alighieri został mianowany jednym z sześciu priorów, czyli zarządców jego ukochanej Florencji. Poczynał sobie w życiu politycznym śmiało, doprowadził do wygnania z miasta kilku rywali, ale kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Więc niebawem wygnano także samego Dantego, który. Od tej pory błąkał się poza rodzimymi stronami i zmarł na malarię 21 lat później w Rawennie. Jako tułacz napisał dzieło swojego życia, czyli opis własnej wyimaginowanej wędrówki przez trzy rodzaje światów. W pierwszej księdze Dante wędruje po piekle, po którym oprowadza go starożytny poeta Wergiliusz. W drugiej księdze Wergiliusz razem z nim gości w czyśćcu, a przewodniczką po niebie w części trzeciej jest Beatrycze. Beatrycze to była miłość jego życia, którą jako dziewięcioletnią dziewczynkę Dante zobaczył w kościele i uznał, że jest ona kwintesencją kobiecej doskonałości i piękna. No, dziewczynka jednak nie zapałała miłością do poety, a i on sam pojął za żonę inną kobietę, z którą zresztą miał sześciu synów i córkę. Niemniej jednak wspomnienie tej wczesnej miłości drążyło jego duszę do tego stopnia, iż został pod jej przemożnym urokiem do końca życia I to ona figuruje w jego największym dziele, które sam poeta nazwał po prostu komedia, czyli utwór pogodny, a już pierwsi czytelnicy byli do tego stopnia zachwyceni jego dziełem, że swój zachwyt wyrazili dodaniem przymiotnika Boska. I tak dzieło Dantego przeszło do historii jako Boska komedia. Tak to pięknie może zaowocować miłość wywiedziona z czasów głębokiej młodości, co swoją drogą życiową potwierdzają liczni poeci, w tym także Wiesław Aligieri Kot.